Uzależnienie od alkoholu jest poważnym czynnikiem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Jak więc rozpoznać, czy nasze picie przyjęło niebezpieczną formę? Czy przestaliśmy kontrolować ilości i częstotliwość wypijanego alkoholu? Terapeuci uzależnień twierdzą, że każdy organizm ma swoją własną charakterystykę procesu uzależniania, ale są również ogólne symptomy wskazujące na zagrożenie alkoholizmem. Każdy z nas jest w stanie może nie tyle rozpoznać w sensie nazwania takich objawów i zidentyfikowania, że konkretna osoba przejawia objawy zespołu uzależnienia. Natomiast mam takie poczucie z perspektywy mojego doświadczenia, że większość z nas w sposób bardzo adekwatny i bardzo trafny, powiedziałbym, czuję te objawy, bo bardzo często, kiedy rozmawiam z rodzinami, to mówią o jakimś niepokoju, o jakichś obawach, o jakichś wątpliwościach dotyczących picia kogoś z bliskich. Niestety bardzo często, jeżeli nie zawsze, to się pokrywa jednak ze zdiagnozowaniem problemu, więc myślę sobie, że bardzo intuicyjnie jesteśmy w stanie określić, kto pije w sposób, powiedziałbym, problemowy. Tak? Natomiast gdyby sięgać do literatury, do klasyfikacji, to wyróżnia się kilka podstawowych objawów, których spełnienie gwarantuje rozpoznanie uzależnienia. W klasyfikacji, która obowiązuje w naszym systemie zdrowotnym, klasyfikacji ITD-10, te objawy, trzy z tych, które wymienię za chwilę, mają być obecne w przeciągu ostatniego roku, to uprawnia do rozpoznania uzależnienia. Takie podstawowe objawy to jest głód alkoholu, rozumiany jako albo silne pragnienie wypicia, albo przymus wypijania. To jest utrata kontroli, to są objawy abstynencyjne związane z zakończeniem picia, to jest zmiana tolerancji organizmu na alkohol, charakterystyczny wzór picia związany też z przebudowaniem swojego codziennego funkcjonowania i podporządkowanie go alkoholowi oraz picie mimo strat. Są to hasła, natomiast za nimi stoi po pierwsze różne myśli i pragnienia związane z tym, że alkohol musi się pojawić, tak? Po skończonej pracy muszę się napić, żeby zasnąć muszę się napić, ponieważ jestem zdenerwowany muszę się napić. To są sygnały, że być może jesteśmy ofiarami głodu alkoholu. Utrata kontroli to jest zawsze ta sytuacja, kiedy pijemy więcej niż zaplanowaliśmy, tak? Kiedy to miało być na przykład jedno piwo, okazało się, że wypiłem cztery. Kiedy to miała być jedna impreza, natomiast na drugi dzień również wypiłem. Czyli wszystko to, co przekracza nasze wcześniejsze plany. Objawy abstynencyjne to jest całe spektrum złego samopoczucia po skończonym piciu, tak? Zmiana tolerancji to jest jakakolwiek zmiana ilości wypijanego alkoholu. Sławetna, słabsza głowa obecnie niż wcześniej jest zmianą tolerancji organizmu na alkohol, tak? Przyzwyczajenie się do kiedyś mogłem mniej, a teraz mogę więcej, to jest zmiana tolerancji organizmu na alkohol. Picie mimo strat to jest wypijanie pomimo tego, że ostatnia impreza była zepsuta. To jest wypijanie pomimo tego, że żona, partnerka, mąż, partner kolejny raz mówi, że przeszkadza mi twoje picie. To jest picie po tym, jak zostało nam zatrzymane prawo jazdy. Czyli mimo złych sygnałów, mimo konfrontowania się z konsekwencjami naszego picia, ponownie sięgamy po alkohol. Przestrzegałbym przed takim prostym diagnozowaniem. To nie chodzi o to, że jeżeli zdarza się taka sytuacja, to już jesteśmy uzależnieni. Natomiast warto wtedy bardzo się przyjrzeć swojemu piciu. O rozpoznaniu uzależnienia zawsze decyduje też bardzo osobisty kontekst, kontekst czasowy i konstelacja tych objawów. Warto, przyglądając się sytuacjom, w których pijemy alkohol, dokładnie obserwować reakcję swojego organizmu. Ile wypijamy w trakcie na przykład jednej imprezy? Czy nasza tolerancja na alkohol zwiększa się? Jak czujemy się na drugi dzień po piciu? Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam zastanowić się nad tym, czy nasze korzystanie z alkoholu nie staje się niebezpieczne. Nasze audycje oglądać można na antenie TV Białystok, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na portalach społecznościowych Facebook, YouTube i Twitter. I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the next one.